Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Oczywiście zapraszam od samego początku do subskrypcji mojego kanału oraz łapkę w górę. A dzisiaj film o szafce. To jest mój nowy babyk. Tutaj sobie stoi, widzicie go w tle. Jest to szafka, którą postanowiłem zakupić właśnie na perfumę. I wspomogę się tutaj moim zamówieniem na telefonie. Szafkę, półkę, komodę, regał, wydaje mi się, że to jest szafka jednak z półkami, zakupiłem, nie dostałem, nie miałem rabatu, po prostu zakupiłem w Wisku. Była promocja z 299 zł na 125 zł. I ta szafka nazywa się Malling, M-A-L-L-I-N-G, Malling biała. Wiem, że jest jeszcze chyba taka niebieska. One wszystkie są po prostu bardzo ładne. Dlatego od razu sobie wymierzyłem tę szafkę i powiedziałem, no nie. Tam na głębokość jest chyba 19 cm, czyli spokojnie te dwa większe lub trzy mniejsze flakony rzędowo się zmieszczą. Natomiast w poziomie zmieści się ich o wiele więcej, co też widzicie, ale za chwilę Wam wrzucę taką przebitkę, jak szybko wkładam te produkty, te perfumy do tej szafki. Natomiast samo takie film z układaniem tych perfum, jak ja to robię, jak ja mam do tego system, oczywiście będzie, ale będzie w późniejszym terminie, bo to trochę wymaga czasu, to dużo montowania jest, ponieważ każdy perfum trzeba będzie zbliżać, coś opowiedzieć o nim, a u mnie w życiu się dzieje bardzo, bardzo różnie teraz, więc no takie prywatne bardziej sprawy, dlatego też postanowiłem, że no nagram to w oddzielnym filmie, a tutaj będziecie mieć taką przebitkę pojemnościową i mniej więcej będziecie wiedzieć, jak układam moje perfumy, ale to za chwilę. Dlaczego szafka taka? Ponieważ ja perfumy trzymałem w zacienionym miejscu. One były schowane, one nie były widoczne, to było miejsce, taka półka. Natomiast w tej półce już zaczynało brakować miejsca. Ale czy nie zaczynało, a już brakowało miejsca. I w efekcie ja nie widziałem tych perfum. Ja je oczywiście widziałem, że jakie tam mam te perfumy, natomiast no rzadziej z nich korzystałem. A, i dlatego też taki outfit bardzo roboczy, taki przypadkowy trochę. Nie chciałem się ubierać specjalnie pod film, bo powiedziałem, kurczę, teraz złożyłem tą szafkę, tą półkę na te perfumy i już po prostu nie chcę mi się przebierać 100 razy. Więc wracając do tej komody, która była zacieniona, powiedziałem, no nie, to tam mi się zmieszczą moje produkty do makijażu, bo jeszcze raz przypomnę, z zawodu jestem makijażystą, Lukasz Makeup Instagram, tam też Was zapraszam i chyba sobie tam schowam kilka rzeczy, które są na widoku. Tutaj patrzę na tą taką moją ogromną komodę już z produktami do makijażu, takie moje mini studio, natomiast chyba mi się znudziło już po prostu patrzenie na te wszystkie pędzle i tak dalej. I chcę sobie po prostu tak to przeorganizować, żeby mieć taki święty spokój, żeby nie było wszędzie wszystkiego nawalonego. Ja nie lubię minimalizmu, natomiast nie lubię, jak wszystko jest tak na widoku. Postawiłem na tę półkę, dlatego że jest to pojemna, jest wysoka, tam jest 60 cm wysokości z tego, co kojarzę, albo 70 mniej więcej. Głęboka jest w porządku, są trzy półki i myślę, że tam więcej perfum się na pewno pomieści niż moja komoda. I ja wiem, ona jest wystawiona do światła, ale to tutaj mam światło dosyć daleko, te okna są, mimo że się odbija, wiadomo. W sumie mogłem to otworzyć. O, może tak teraz. Światło słoneczne, tutaj nie docierają promienie słoneczne, takie bezpośrednie. Tam nie dociera za dużo światła mimo wszystko. Ma też szybę, więc jakaś tam ochrona przed UV-ką jest dodatkowa, wiadomo, że nie stuprocentowa, ale jakaś tam ochrona jest, tu jest też dosyć nie ciemno, ale na pewno jest trochę zacienione to miejsce. No i w sumie taki filmik pogadankowy, bo pomyślałem sobie, że będzie to coś innego. Pokażę Wam mój zakup. Nie chodzi o chwalenie się i mam nadzieję, że to jest oczywiste już na YouTubie w XXI wieku, gdzie no nie trzeba tego tłumaczyć, bo tylko głupie się tłumaczą takich rzeczy, szczególnie w internetach, bez sensu. Postanowiłem powiedzieć Wam o tym, bo wiem, że wiele osób szuka takiego odpowiedniego miejsca na perfumy. Moje koleżanki, na przykład perfumiarki, tak zwane, trzymają
mają zapachy w pudłach, w szafie. One mają tego sporo. Może nie zbierają samych flakonów, ale po prostu kupują nałogowo zapachy i mają 5 razy więcej niż ja, mimo że ja mam już dużo. Ale one trzymają w pudłach, ale mi to po prostu nie odpowiada. Ja lubię ładne rzeczy, ja lubię się nimi otaczać. Także dziękuję za oglądanie. Teraz Wam szybką przebitkę wrzucę odnośnie tego, jak w przyspieszeniu wkładam te perfumy do tej szafki. Zobaczycie jej pojemność, zobaczycie mniej więcej, jakie mam zapachy. No i pamiętajcie o tej subskrypcji i łapce w górę. To mnie naprawdę może zmotywować. Trzymajcie się i do następnego.